W momencie zdrady Anakin Skywalker został ochrzczony nowym imieniem, które miało utożsamiać go z drogą użytkownika ciemnej strony mocy. Przeszłość Vadera zaczęła nawiedzać go ducha w momencie, kiedy spotkał upragnioną miłość swojego życia, Padmę Amidalę. Witajcie! W dzisiejszym odcinku opowiem wam, jak i dlaczego Vader spotkał sobowtóra Padmé Amidali. Niezwłocznie zapraszam was do oglądania. Krótko po wydarzeniach z Imperium kontratakuje i ucieczce z okoła Millennium, Vader pierwszy raz od dłuższego czasu poczuł pustkę i jednoczesny gniew do osób, które ukrywały prawdę o jego synie. Zwlekając raportem dla Imperatora, postanowił wrócić do pamiętliwego miejsca w jego życiu, na planetę Tatooine. Przygotował imperialny wahadłowiec i zabrał ze sobą drużynę szturmowców śmierci wraz z droidem ZED-6-7. Droid odgrywał rolę detektywa, analizując wszystko na prośbę Vadera. Przeszłość dręczyła Lorda Sithów wspomnieniami związanymi ze Skywalkerem. Poprzysiągł unicestwić wszystkich, którzy ukrywali jego syna. Dla bezpieczeństwa Lord Vader skonfigurował motywator w panelu droida, który miał dokonać samodestrukcji w momencie próby wyjawienia celu sekretnej misji. Na Tatooine Vader został przywitany przez porucznika Ardo Bancha. Lord Sithów odmówił wyjawienia celu misji i rozkazał droidowi przeszukać bazę danych. Po uzyskaniu danych Vader wraz z załogą wybrał się do miejsca, w którym wychowywał się Luke. Dom Larsów stał pusty, a wspomnienia Vadera nasilały się z każdą kolejną sekundą przebywania na planecie. Vader wybuchł złością, widząc grób swojej matki, której nie był w stanie uratować. Pamiętał, gdy poprzysiągł, że nigdy więcej nikogo nie zawiedzie. W momencie skruchy piraci zaatakowali Lorda Sithów w celu przejęcia imperialnego wahadłowca. W gniewie Vader uporał się z najeźdźcami, nie pozostawiając nikogo przy życiu. Kolejnym celem Lorda Sithów była planeta Coruscant i apartament zmarłej senator z planety Naboo. Droid zidentyfikował miejsce jako były apartament senator Padmé Amidali. Z-6-7 zapytał o szczegóły i potrzeby przybycia do tego specyficznego miejsca. Vader odpowiedział, że była senator jest matką Luke'a Skywalkera. Oświecony droid zaczął analizować sytuację, opowiadając o prawdopodobnej relacji między byłym Jedi Anakinem Skywalkerem i Padmé Amidalą. Wspomnienia wciąż nie dawały spokoju Lordowi Sithów. Vader nakazał droidowi odszukać kontakty, które mogły być związane ze śmiercią pani senator. Droid sprawdził kamery ochronne, ale wszelkie materiały zaraz po śmierci senator zostały usunięte, świadcząc, że ktoś starał się ukryć pewne rzeczy. Z-6-7 prześwietlił apartament w celu odnalezienia wskazówek, natrafiając na małą pluskwę, która była lokalizatorem. Sygnał prowadził na planetę Vendexa. Podróż na planetę nie trwała długo. Sygnał prowadził do bunkru osaczonego przez lokalne stworzenia. Vader wyciągnął swój miecz świetlny, otwierając sobie drogę do środka, likwidując lokalne stworzenia. W środku Vader zastał poległą grupę rebeliantów i jedną osobę, która przeżyła starcie. Osoba była łudząco podobna do zmarłej senator z planety Naboo. Na jej widok wspomnienia opanowały Vadera, nazywając rebeliantkę imieniem Padme. Vader obezwładnił kobietę, wytrącając z jej rąk blaster skierowany w jego stronę. Kim jesteś? Już to powiedziałeś. Jestem Padmé Amidala, księżną, senator, córką Naboo. Powróciłam z martwych, aby prześladować cię do momentu twojej śmierci. Popełniłaś błąd. Lordzie Vader, ona... Ty... Lordzie Vader... Na czym skończyliśmy? Tędy, Lordzie Vaderze. Ślady są jeszcze świeże. Powinna być blisko. Kim jesteś? Powiedz mi, nie bój się. Nie boję się. Jestem zła. Rozumiem. Padmé nie żyje, chociaż jesteś do niej podobna, mówisz jej głosem. Jesteś jej cieniem. Sobowtórem Padme okazała się być jej lojalna służebnica Sabe. Vader pragnął dowiedzieć się, co stało się z ciałem senator. Przysiągł jej sobowtórowi, że odnajdzie sprawców, którzy uprowadzili Padme. Sabe za prośbą Lorda Sithów dołączyła do poszukiwań, ponieważ równie mocno pragnęła dowiedzieć się, kto zabił Amidalę. Po krótkim starciu ze stworzeniami, które ponownie zaatakowały siedzibę, Sabe wyjawiła, że nagrania, które zniknęły z apartamentu Senator, znajdują się na jej rodzinnej planecie Naboo. Służebnica Padme pochowała swoich towarzyszy z pomocą droida ZED-6-7, również wspominając, że ci żołnierze uczestniczyli w pogrzebie Padmé Amidali. Ciągłe wspomnienia nie dawały spokoju lordowi Sithów, a ostateczna odpowiedź na wszystkie kłopotliwe pytania oczekiwała na planecie Naboo. Niestety to koniec części pierwszej. Czy podoba wam się historia kłopotliwego Vadera? Mam nadzieję, że materiał przykuł waszą uwagę i oczywiście zachęcam was do przeczytania nowej serii komiksów o Vaderze. Chciałbym podziękować uczestnikom odcinka za pomoc. Ja się z wami żegnam i niech moc będzie z wami. Zawsze. Siema.